We wrześniu 2017 roku w spokojnej dzielnicy miasta położonego w Karolinie Północnej doszło do tragicznego zdarzenia. Pod numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który zaatakował nożem własną żonę. Twierdził, że niczego nie pamięta. Przed pójściem spać wziął sporą dawkę leku na przeziębienie. Kiedy się obudził, krew była wszędzie, a kobieta leżała nieprzytomna na podłodze. Co właściwie wydarzyło się w ich domu? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Dyspozytor zaapelował o zachowanie spokoju i poprosił, by pod żadnym pozorem się nie rozłączał. Matt zaczął ciężko oddychać i powtarzać, że nie może w to uwierzyć. Nie wiedział ani kiedy się obudził, ani która jest godzina. Na kolejne pytanie, czy jesteś w tym samym pomieszczeniu co poszkodowana, padła odpowiedź tak. Dzwoniący szlochał. Dyspozytor musiał wiedzieć, w jakim stanie była ofiara. Po chwili usłyszał, że na pewno nie żyje. Dopytał, skąd ta pewność. Wtedy Matt sprecyzował, że kobieta chyba nie oddycha. Jeszcze bardziej się rozpłakał. Dyspozytor próbował go uspokoić. Chciał się upewnić, że nie ma już dla niej ratunku. Mężczyzna przyznał, że nie sprawdził jej funkcji życiowych. Bał się do niej podejść. Spanikował. Operator numeru alarmowego znowu poprosił o zachowanie spokoju. Poinformował, żeby niczego nie dotykał i zostawił wszystko na swoim miejscu. Dodał, że za chwilę do jego domu dotrą ratownicy medyczni. Padło kolejne pytanie. Gdzie jest nóż? Matt odpowiedział, na łóżku. Dyspozytor po raz kolejny próbował ustalić, kiedy mężczyzna się przebudził, ale ten nie pamiętał. Twierdził, że zanim położył się do łóżka, wziął więcej leków niż powinien. Chodziło mu o preparat stosowany na przeziębienie i kaszel. Wytłumaczył, że pomagał mu w zasypianiu. Zmienili temat. Wrócili do rozmowy o kobiecie leżącej na podłodze. Mężczyzna tym razem podkreślił, że ona się nie rusza. Na prośbę, by upewnił się, że nie oddycha, odpowiedział, że jest naprawdę źle. Wszędzie widział krew, nawet na swoich ubraniach. Zwrócił uwagę, że już zaschła. Usłyszał słowa pocieszenia, że niebawem zjawią się ratownicy, że być może ona żyje i uda się ją uratować. Jednak zachowywał się tak, jakby nic do niego nie docierało. Płakał i mamrotał coś pod nosem. Nie wiedział, czy drzwi od domu były otwarte czy zamknięte. Musiał podejść i sprawdzić. Po chwili ratownicy medyczni i funkcjonariusze policji weszli do środka. Pierwsze, co zobaczyli, to żonę Matta na podłodze w sypialni. Leżała w kałuży krwi. Kobieta była nieprzytomna, ale ratownicy stwierdzili, że przeżyła. Natychmiast zabrali ją do szpitala. My przystąpiliśmy do swoich czynności. Mąż został przewieziony na komisariat w celu przesłuchania. Technicy zajęli się zdejmowaniem śladów z miejsca przestępstwa. Lauren z domu Hugelmeier miała wtedy 29 lat. Ciemnooka brunetka pochodziła z Kalifornii. Krótko po jej przyjściu na świat, rodzina przeniosła się do Kentucky. Gdy była nastolatką, ponownie się przeprowadzili. Tym razem do Raleigh w Karolinie Północnej. To miejsce zostało jej domem już na zawsze. W szkole dobrze się uczyła. Liceum skończyła w 2007 roku. Potem poszła na studia. Dyplom z zarządzania zdobyła w 2011 roku. Krótko po skończeniu edukacji znalazła pracę na stanowisku audytora w firmie zajmującej się usługami medycznymi. Pracowała też jako nauczycielka na pół etatu w szkółce niedzielnej. Podobnie jak jej rodzice, była luteranką. Co tydzień chodziła do kościoła. Wiara odgrywała ogromną rolę w jej życiu. Ponadto lubiła pracować z dziećmi. Nie mogła się doczekać, aż pewnego dnia będzie mieć własne. Łączyła ją bliska więź z rodziną. Matka i siostry były jej najlepszymi przyjaciółkami. Ojciec nazywał ją oczkiem w głowie i ulubionym dzieckiem. Patrzyła z podziwem na małżeństwo rodziców, oparte na wzajemnym zrozumieniu i miłości. Chciała tego samego. Marzyła o poznaniu mężczyzny, który podzielałby jej przekonania i wartości. Kogoś, z kim mogłaby się modlić i chodzić do kościoła.
W 2004 roku Matt odezwał się do niej na Instagramie. Właściwie znali się już w dzieciństwie. Chodzili do tej samej szkoły w Kentucky. Jednak nigdy się nie przyjaźnili. Raczej tylko kojarzyli. Mijając się na szkolnym korytarzu, mówili sobie cześć. Mieli paru wspólnych znajomych. Poza wspomnianą uprzejmością, zaledwie parę razy zamienili ze sobą kilka słów. Kiedy Lauren przeniosła się do Karoliny Północnej, nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Nie wiadomo też, czy już za czasów szkolnych coś do niej czuł. Po latach przypadkowo natrafił na jej instagramowy profil. Kobieta była tam bardzo aktywna. Interesowała się modą, więc praktycznie codziennie wstawiała zdjęcia swoich stylizacji. Pokazywała tam ukochanego psa. Dzieliła się też innymi pasjami i zainteresowaniami. Uwielbiała wszystko, co związane z Gwiezdnymi Wojnami i Harrym Potterem. Tak się składało, że Matt też bardzo lubił te filmy, a także fantastykę w szerokim tego słowa znaczeniu. Wysłał do niej wiadomość. Ich znajomość odżyła i nabrała zupełnie nowego, niespodziewanego wymiaru. Wcześniej byli zwyczajnymi znajomymi, mówili sobie cześć i tyle, ale z czasem okazało się, że byli bratnimi duszami. Oprócz zainteresowań łączył ich również światopogląd. On też był bardzo wierzący. Twierdził, że nie chce się już bawić i marnować życia. Wolał się ustatkować, wziąć ślub, zamieszkać z żoną w ładnej okolicy i spłodzić potomstwo. Nie wiemy, jak wyglądało wcześniejsze życie randkowe Lauren. Jednak Matt totalnie ją zauroczył. Nie mogła uwierzyć we własne szczęście. On wydawał się spokojny, poukładany, chciał założyć rodzinę. Jednym słowem, ideał. Dość szybko zostali parą. Początkowo był to związek na odległość. On mieszkał w Kentucky, ona w Karolinie Północnej. Spotykali się, kiedy tylko mogli. Spędzali wspólnie święta, celebrowali razem urodziny i inne ważne okazje. Rozłąka stała się w końcu nie do wytrzymania. Dlatego on pewnego dnia spakował swoje rzeczy i przyjechał do Raleigh. Rodzice cieszyli się ze szczęścia córki. Kobieta zawsze emanowała dobrą energią i uśmiech nie schodził jej z twarzy. Ale jeszcze nigdy nie widzieli jej aż tak zadowolonej. Mimo to zachowali zdrowy rozsądek. Bacznie przyglądali się Mattowi, w szczególności ojciec kobiety. Początkowo wyglądało tak, jakby nadopiekuńczy ojciec uważał, że nikt nie jest wystarczająco dobry dla jego ukochanej córeczki. Pewnego dnia Matt zdradził sekret, który ukrywał zarówno przed swoją dziewczyną, jak i jej bliskimi. Miał już za sobą jedno małżeństwo, ale co najbardziej niepokojące, nie chciał zdradzić przyczyn jego rozpadu. Ojciec kobiety podejrzewał, że chłopak mógł w jakiś sposób znęcać się nad byłą żoną. Według niego to tłumaczyłoby brak chęci powiedzenia czegoś więcej na ten temat. Uważał, że mieli prawo wiedzieć, co takiego się wydarzyło. Przyszły zięć pod presją wyznał, że w pierwszym małżeństwie doszło do zdrady. Kobieta, która niegdyś przysięgała mu miłość aż po grób, rzekomo przespała się z kimś innym. Mężczyzna wstydził się swojego dzieciństwa i młodości. Pochodził z rozbitej rodziny. Ojciec ich opuścił. Pewnego dnia matka zawiozła go do domu swoich rodziców i już go stamtąd nie odebrała. Wróciła do jego życia na stałe dopiero, kiedy był nastolatkiem. W szkole często zadawał się z nieciekawym towarzystwem. By zapomnieć o otaczającej go rzeczywistości i problemach, sięgał nie tylko po alkohol, ale również różnego rodzaju środki. Czasami przyjmował leki, które można było kupić bez problemu w aptece. Między innymi syrop na przeziębienie, którego substancja czynna w dużych ilościach wywołuje podobne reakcje organizmu jak nielegalne używki. Twierdził też, że to pomagało mu zasnąć. Od dziecka miał problemy ze snem. W dorosłym życiu dalej sięgał po ten lek sprzedawany bez recepty, nawet gdy mu nic nie dolegało. Po skończeniu szkoły poszedł do koledżu biblijnego. To właśnie wtedy stał się bardzo wierzący. Po raz pierwszy pomyślał o karierze pastora, ale ogarnęły go wątpliwości. Zazdrościł trochę ukochanej. Ona miała świetnie zgraną rodzinę i duże ambicje.
W trakcie ich związku miała początkowo dwie, a później trzy dobre prace. Była nauczycielką i audytorką. Po jakimś czasie zaczęła współpracować z dość sporą firmą zajmującą się produkcją świeczek. Reklamowała i sprzedawała, głównie przez internet. Radziła sobie z tym świetnie. Nagrywała nawet filmy na YouTube. Czuła się w tym jak ryba w wodzie. On z kolei miał problem ze znalezieniem zatrudnienia, które dawałoby mu poczucie spełnienia. Na przestrzeni lat pracował w kilku różnych miejscach, ale kolejne prace porzucał po dość krótkim czasie. Para zaręczyła się pod koniec 2015 roku. Kobieta pochwaliła się tym faktem na swoim Instagramie. Dzieliła się tam też różnymi szczegółami dotyczącymi przygotowań do ślubu. Często wstawiała zdjęcia z narzeczonym. W jednym poście napisała: ten mężczyzna zmienił moje życie na lepsze i nie mogę się doczekać spędzenia z nim reszty swoich dni. Dziękuję za to, że jesteś moją lepszą połówką i że codziennie traktujesz mnie jak księżniczkę. Długo wyczekiwany przez nich dzień nadszedł 11 listopada 2016 roku. Jak na wiernych fanów Gwiezdnych Wojen przystało, na ich weselu pojawiły się miecze świetlne. Byli tym bardzo podekscytowani. Żona udostępniła zdjęcie ze ślubu z podpisem: mam szczęście nazwać tego przystojnego mężczyznę swoim mężem. Miesiąc później kupili wspólny samochód. Był to ich pierwszy wspólny zakup. W oczach rodziny i znajomych wyglądali na bardzo szczęśliwych. W szpitalu okazało się, że nie można już nic zrobić. Lauren zmarła na skutek odniesionych ran kłutych. Matt na samym początku przyznał się do odebrania życia 29-latce. Twierdził jednak, że nie zrobił tego umyślnie. Wziął sporą dawkę leku i położył się spać. Nawiedził go dziwny sen, ale nie wiadomo właściwie jaki. W każdym razie, kiedy się ocknął, wszędzie była krew. Żona leżała na podłodze w kałuży krwi, nie oddychała. Był przerażony. Ze strachu nie chciał do niej podejść. Zamiast tego zadzwonił na numer alarmowy. Przyznał, że do agresywnych zachowań pod wpływem tego leku doszło już w jego pierwszym małżeństwie. Opowiedział o jednej konkretnej sytuacji. Pewnej nocy złapał byłą żonę za włosy i wyciągnął ją w ten sposób z łóżka. Zaprowadził ją tak do salonu. Zdaniem śledczych, mężczyzna w trakcie składania wyjaśnień zachowywał się zwyczajnie, a nie jak ktoś zamroczony końską dawką leku. Nie wyglądał na zdenerwowanego czy smutnego. Mówił spokojnie, wyraźnie i logicznie. Trafił do aresztu. W międzyczasie policjanci przeszukali miejsce zbrodni oraz dwa samochody małżeństwa. Zabezpieczyli prześcieradło, kołdrę, poszewki na poduszki i narzutę. Pościel w jasnych odcieniach miała brunatne, zaschnięte plamy, które przypominały krew. Po sprawdzeniu okazało się, że była to właśnie krew Lauren. Oprócz tego do materiału dowodowego policjanci dołączyli trzy laptopy, komputer stacjonarny, komórki ofiary i sprawcy, nóż, puste opakowanie po leku, karty kredytowe oraz wyciągi bankowe. Doszli do wniosku, że przed powiadomieniem służb sprawca częściowo posprzątał miejsce zbrodni. Niektóre ślady krwi nie były widoczne gołym okiem. Technicy kryminalistyczni musieli użyć luminolu. Ponadto mężczyzna zmienił wcześniej ubranie. Porozmawiając z operatorem numeru alarmowego, twierdził, że jest cały we krwi. Jednak kiedy przybyliśmy na miejsce zdarzenia, miał na sobie tylko kilka zaschniętych plam. Wstępne oględziny zwłok pozwoliły nam stwierdzić, że ofiara otrzymała wiele ciosów ostrym narzędziem. Zatem sprawca powinien być wręcz umazany krwią. Sprawa zyskała spory rozgłos w mediach. Ze względu na wyjaśnienia aresztowanego mówiono o nim morderca od leków bez recepty, a sprawę nazwano morderstwem po leku na przeziębienie. Rozpoczęła się wtedy wielka dyskusja. Czy zwykły lek na kaszel i przeziębienie, bez problemu dostępny w aptece, może wpłynąć na ludzką poczytalność i zrobić z człowieka okrutnego przestępcę?
Producent leku wydał oświadczenie, że nie ma żadnych powodów, by działanie substancji w syropie wiązać w jakimkolwiek stopniu z niebezpiecznymi i agresywnymi zachowaniami. Lek zawierał dwie istotne substancje. Jedna z nich jest pochodną morfiny, często wykorzystywaną w leczeniu kaszlu. Główny skutek uboczny to rozstrój żołądka, choć bardzo rzadko zdarzają się też omamy. Druga substancja przyjęta w dużych ilościach również może skutkować podobnymi objawami. Tyle, że zabójca żony musiałby przyjąć ogromną dawkę, by wystąpiły u niego halucynacje. Policja nie znalazła na terenie posiadłości żadnych dowodów świadczących o tym, że przebywał tam ktoś jeszcze. Nie było śladów włamania. Sąsiedzi nie widzieli nikogo kręcącego się w pobliżu. Nie słyszeli odgłosu nadjeżdżającego samochodu. Zatem sprawcą mógł być tylko 28-latek. Śledczy mieli wątpliwości co do jego wersji wydarzeń. Zastanawiali się, czy niepoczytalny mężczyzna posprzątałby miejsce zbrodni i się przebrał. Poza tym, kiedy sprawdzili jego telefon, zauważyli niepokojącą historię wyszukiwania w przeglądarce. Na kilka godzin przed śmiercią żony sprawdzał w internecie działanie przyjmowanego leku. Chciał wiedzieć, jaką dawkę musiałby wziąć, by stracić przytomność. Pytał też, czy może go zażyć podczas picia alkoholu. Policjanci musieli dokładnie przyjrzeć się małżeństwu Phelpsów. W końcu to życiowi partnerzy są najczęstszymi sprawcami zabójstw, zwłaszcza gdy ofiarą jest kobieta. Niedługo później do ich rąk trafił raport z sekcji zwłok. Kobieta otrzymała 123 ciosy nożem, z czego najwięcej, bo aż 44 sprawca zadał w głowę. 24 zlokalizowano w okolicy klatki piersiowej, 38 na lewej ręce i 17 na prawej. Niektóre z nich były dość płytkie, a inne miały głębokość nawet do 10 cm. Okazało się, że związek Lauren i Matta daleko odbiegał od ideału. I nie chodziło wyłącznie o niezadowolenie rodziców kobiety. Fakt, nie ufali zięciowi. Ale matka mężczyzny również nie darzyła sympatią swojej synowej. Pokazywało to przy każdej możliwej okazji. Nie wiemy dlaczego. Teściowa często sprawiała 29-latce przykrość. Na imprezę z okazji oświadczeń przyszła w białej sukience. Niepisana zasada głosi, że ten kolor jest zarezerwowany wyłącznie dla przyszłej panny młodej. Lauren odebrało to jako kompletny brak szacunku. 28-latek nigdy nie reagował w takich sytuacjach. Biernie wszystkiemu się przyglądał. Być może wolał nie angażować się w ten konflikt. Albo naiwnie wierzył, że mama nie miała złych intencji. Nie zawsze dobrze się między nimi układało. Prawdopodobnie nie chciał psuć relacji, którą udało mu się w końcu z nią nawiązać. Pewnego dnia matka Matta zorganizowała rodzinną sesję zdjęciową. Powiedziała synowi i jego żonie, by przyszli ubrani na niebiesko. Na miejscu okazało się, że ubrania w tym kolorze mieli tylko panowie, panie zaś nosiły inny kolor. Wobec tego uznano, że Lauren nie może znaleźć się na fotografiach. Mąż później bronił swojej matki. Twierdził, że doszło do zwyczajnego nieporozumienia, ale ona była pewna, że teściowa celowo ją okłamała. Na tym ich problemy się nie kończyły. Matt nie wiedział, co chciał robić w życiu. Miał problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia. W końcu zaczął pracować w niewielkim przedsiębiorstwie zajmującym się koszeniem trawników. Lubił to, ale nie zarabiał tam wiele. Czasami wspominał o byciu pastorem. Lauren namawiała go do zrealizowania tego marzenia. Poradziła mu powrót na uczelnię. W ich małżeństwie to żona była główną żywicielką rodziny. Przed ślubem odłożyła 10 tysięcy dolarów na tak zwaną czarną godzinę. Mąż nie miał żadnych oszczędności. To nieco ją frustrowało. Narzekała, że odpowiedzialność za większość wydatków spoczywa na jej barkach. Starała się być jak najbardziej wyrozumiała, ale czasami traciła cierpliwość. Zwłaszcza gdy widziała, ile małżonek tracił pieniędzy na zbędne rzeczy. Wypłacał pieniądze z konta, na którym gromadzili środki na wakacje.
Czasami nawet dopuszczał się kradzieży i bez pytania sięgał do jej portfela. Kilka razy go na tym przyłapała. W ostatnich dniach przed śmiercią z 10 tysięcy jej oszczędności zostało zaledwie kilkaset dolarów. Świadkowie potwierdzili, że za te pieniądze kupił sobie m.in. sprzęt do gier wideo. Większość czasu wolnego poświęcał temu hobby. W ich związku panowały też podwójne standardy. Ona nie mogła kumplować czy przyjaźnić się z mężczyznami. Matt stawał się wtedy chorobliwie zazdrosny. Od razu wyobrażał sobie najgorsze. Często obwiniał ją o zdradę, chociaż była mu wierna. On z kolei zadawał się z innymi kobietami. Przyjaźnił się z sąsiadką, którą często odwiedzał. Lauren za bardzo się to nie podobało, ale na początku w żaden sposób tego nie komentowała. Jednak z czasem mężczyzna zaczął ignorować żonę i coraz częściej odwiedzać sąsiadkę. Pewnego dnia przygotowywała dla nich obiad. On widział, jak krzątała się po kuchni i stała przy garach. Mimo wszystko poszedł do sąsiadki. Kiedy żona poinformowała go, że posiłek czeka już na niego na stole, odpisał jej, żeby zjadła sama. Świetnie spędzał czas z przyjaciółką i nie miał ochoty na powrót do domu. Sąsiadka przekonywała, że nie romansowała z 28-latkiem. Ponadto dodała, że od jakiegoś czasu nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Dla 29-letniej luteranki rozwód był ostatecznością. Nie mogła jednak dłużej tak żyć. O wszystkich problemach małżeńskich opowiedziała rodzicom i siostrom. Oni ją wspierali i uważali, że powinna odejść. W końcu zaczęła rozważać to na poważnie. Przeczuwała, że on nigdy się nie zmieni. Dzięki niej miał pieniądze, dach nad głową i obiad podany pod sam nos. Ona pracowała w trzech miejscach i wzięła na siebie większość obowiązków domowych. Matt ciągle narzekał na swoje życie, ale ona nie dostrzegała w nim chęci zmiany. Tego by naprawdę chciał zostać pastorem. Na kilkanaście godzin przed śmiercią wysłała wiadomość do swojej siostry o treści: mam już dość, nie chcę go dłużej w swoim życiu, ciągnie mnie w dół. Mąż prowadził dwa konta na Instagramie. Jedno pod swoim imieniem i nazwiskiem. Dodawał tam m.in. zdjęcia z żoną. Drugie było anonimowe, pod nazwą Marty Radykał. W opisie przedstawił siebie jako marzyciela, pisarza i przedsiębiorcę. Na zdjęciu profilowym ustawił Patricka Batemana, głównego bohatera filmu American Psycho. To młody, przystojny, odnoszący sukcesy bankier, który skrywa mroczny sekret. Jest seryjnym mordercą. Produkcja z 2000 roku do dziś cieszy się dużą popularnością. Można to zauważyć w mediach społecznościowych. Mężczyźni wstawiają fragmenty czy kadry z filmu, robią z nich memy, ale nie tylko. Jest też wąska grupa, która w pewien sposób utożsamia się z odstającym od społeczeństwa bohaterem. Treść postów Matta pozwoliła śledczym założyć, że on też należał do tego grona. Profil ustawił jako prywatny. Policjanci poinformowali opinię publiczną o tym, co tam znaleźli. Było to m.in. zdjęcie, na którym był przebrany za Batemana. W trakcie składania wyjaśnień opowiedział nam, że od dawna fascynowały go takie produkcje. Podobno w wieku zaledwie 4 lat oglądał horrory czy krwawe thrillery. Miał obsesję na ich punkcie. Często dodawał pod fotografiami różne cytaty z piosenek i filmów. W ten sposób podkreślał swoje poczucie i wyobcowanie i prawdopodobnie zły stan emocjonalny. Pod jednym ze zdjęć napisał: nie mogę wstać z łóżka. W mojej głowie kryje się zło. Pozwólcie mi być sobą. To fragment utworu metalowego zespołu Korn. Krótko przed zabójstwem dodał zdjęcie z podpisem: wszyscy myślą, że jestem seryjnym mordercą. Hashtag: znalazłem anioła do zabicia. Opublikował to w swoich mediach społecznościowych, a kilka godzin później jego żona została zamordowana. Trudno było to uznać za zbieg okoliczności. Sąsiadka, o której wspomniałem wcześniej, wiedziała o tym koncie. Jako jedyna z jego znajomych obserwowała je. Zeznała, że pewnego razu przesłał jej tam przerażający filmik, na którym komuś wydłubano oczy. Ten materiał bardzo mu się spodobał, przyjaciółce wręcz przeciwnie.
Wtedy po raz pierwszy przestraszyła się mężczyzny, ale jak się okazało, nie jedyny. Matt wiedział, że kobieta trzymała w domu broń palną. Pewnego razu powiedział jej, że chętnie by ją ukradł, aby kogoś zabić. Chciał wiedzieć, jak to jest odebrać człowiekowi życie. Podobno często się nad tym zastanawiał. O robieniu krzywdy mówił już wcześniej. Na początku w odniesieniu wyłącznie do samego siebie. Podejrzewał, że choruje na depresję. Czuł, że nic nie ma sensu i najlepiej byłoby to skończyć. Nie opowiadał o swoich problemach żonie. Nie miał zamiaru też podjąć leczenia. Myśli samobójcze z czasem ewoluowały i przerodziły się w myśli o zabójstwie. Prowadził również konto na Tumblrze. Udostępniał tam zdjęcia oraz publikował swoje przemyślenia. Dzięki jednemu z postów policjanci dowiedzieli się, że od dziecka zmagał się z poważnym problemem. Napisał w nim: od dzieciństwa w moich snach pojawiała się spora aktywność. Koszmary, lęki nocne, lunatykowanie, halucynacje i sny kontrolowane. Jednak brakowało dowodów świadczących o tym, że mężczyzna szukał pomocy u specjalistów. Na własną rękę przyjmował leki, które miały pomóc mu zasnąć. Dlatego też często sięgał po środek na przeziębienie. Przyjmował go nawet wtedy, kiedy nie chorował. Po zażyciu robił się senny. Oskarżony prawdopodobnie przeszedł badanie psychiatryczne i neurologiczne, ale nie podano do informacji publicznej, jak poważne były jego problemy ze snem. Czy faktycznie lunatykował? A jeśli tak, to czy miało to jakikolwiek wpływ na czyn, którego się dopuścił? Krótko po zatrzymaniu pobrano mu krew i przesłano ją do laboratorium, by sprawdzić, czy przyjął wspomniany lek. Okazało się, że powiedział prawdę tylko częściowo. W organizmie wykryto znaczną ilość substancji, której przedawkowanie może powodować halucynacje. Jednak nie wziął jej aż tyle, by one naprawdę wystąpiły. Prokurator odrzucił wersję Matta, według której nieświadomie odebrał żonie życie. Postawił mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, czyli dokonanego z premedytacją i szczególnym okrucieństwem. Oskarżony na początku nie przyznawał się do winy. Jego obrońca próbował udowodnić, że nie można go ukarać z uwagi na wątpliwości dotyczące poczytalności. Zabicie kogoś podczas lunatykowania jest możliwe. Zdarzało się kilka takich przypadków, podobnie jak zażycie sporej dawki leku. Teoretycznie wszystko to mogło się zdarzyć, ale trudno było to udowodnić. W Karolinie Północnej za morderstwo pierwszego stopnia można otrzymać albo karę śmierci, albo bezwzględne dożywocie. Wyjątek występuje tylko w przypadku, gdy sprawca nie ukończył 18 lat w momencie popełnienia przestępstwa. W tej konkretnej sprawie ta przesłanka nie zaszła, więc nie było innych opcji. Matt i jego adwokat obawiali się, że strategia lekowa nie przejdzie na sali sądowej. Zwłaszcza, że wyniki toksykologii działały na ich niekorzyść. Wizja egzekucji wydawała im się coraz bardziej realna. Na początku października 2018 roku, czyli 13 miesięcy po śmierci kobiety, oskarżony przyznał się do winy. Przeprosił rodzinę zamordowanej. Nazwał siebie potworem, a popełnioną zbrodnię określił jako bezmyślną i bezsensowną. Sąd skazał go na dożywotnie więzienie, bez możliwości wyjścia na warunkowe zwolnienie. Bliscy ofiary byli usatysfakcjonowani z wyroku. Przyznali, że nigdy nie będą w stanie wybaczyć zabójcy, nieważne jak bardzo by ich przepraszał. Czują do niego jedynie nienawiść za odebranie im ukochanej osoby. Na grobie ofiary widnieje wyłącznie jej panieńskie nazwisko. W nekrologu wymieniono wszystkich bliskich z wyjątkiem męża, zupełnie jakby on nigdy nie istniał. Zdaniem rodziny zasłużył jedynie na to, by go wymazać. Na nowy odcinek zapraszam w nadchodzący poniedziałek. Słuchaj na Spotify, YouTube i innych aplikacjach podcastowych. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą Marcin_1. Obserwuj mój profil, aby być na bieżąco i poznać kulisy podcastowych realizacji. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł pod tytułem Murder of Lorraine Hugelmeier. He blamed in on cold medicine.
opublikowane na portalu Medium. Nagranie z posiedzenia sądu w sprawie Matthew Phelpsa z 5 października 2018. Materiał pod tytułem Cold Medicine Killer Says Wife's Murder Was a Dream. Opublikowany na platformie YouTube na kanale HNL 4 maja 2022 roku. Artykuły z takich portali informacyjnych jak ABC News, Inside Edition, Daily Mail czy News Observer.